Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj nagrywałem kolejny odcinek serii WRC4. Ze mną jest tutaj Rupi oraz gościnnie występuje tutaj Cycu. Dzień dobry. No to macie co? Jestem pijany, on nagrywa, nie powinien nagrywać, ale nagrywa i jest fajnie. No, słyszeliście co? Teraz oddaję głos Rupiemu, który najwięcej gada tutaj przy tej grze, jak cholera macie. Tak, ostatni odcinek od Rufosława pod tytułem Najebany po Beli pojechał po prostu perfekcyjnie. Wszystkie odcinki specjalne, ale było zajebiście. No cześć kolego, cześć wszystkim. Co prawda nie słyszałem, jak się przebito z wami Cycu, ale... Puściłem beka. Puściłeś beka, czyli tradycyjnie po swojemu. No cieszę się z trzech powodów. Cieszę się, że nagrywamy znowu WRC. Pierwszy powód jest taki, że WRC, że znowu WRC, że lubię tą grę. Akurat znowu rajd szutrowy, także no proszę bardzo, nic, tylko się zachwycać. Drugi powód jest taki, że jest na Micycu, gościnnie tutaj będzie komentował nasze poczynania. Będzie się z nami razem, myślę, nie będzie się z nami denerwował, bo gdzieś tam ból u nas, tylko tak, na luzaniu będzie to ogarniał. No a trzeci powód jest taki, że nie wiem jak wy widzowie, ale no my mamy piątek aktualnie, jak to nagrywamy, także taki jest błahy powód, że jest przepraszam, piątek. Przepraszam, sobota już jest. Przepraszam, już jest sobota, no dobra, gdzieś tam kilka minut nam po północy umknęło. Pół godziny po. Tutaj kolega mnie poprawił, kilka minut, czy pół godziny, tak, czyli mamy sobotunię. Dobra, rozpoczęliśmy weekend na grubo. Zapomniałeś, teraz że już wszyscy nabici. Kto nabity, jest nabity, ja postaram się gdzieś tutaj wszystkich ogarnąć. Ty nie śmiesz mi takie rzeczy mówić w ogóle. Jak śmiem? Powiem ci tak, znaczy się, chciałem się odnieść do samej gry, ale najpierw tutaj... 28 października będziesz płakał. 28 październik, to będzie data. Będziesz płakał. Gdzie naprawdę będzie się działo. Na pewno gdzieś tam zostaną... ogólnie będzie spotkanie... grupy GPW, tak zwane spotkanie grupy GPW. Co to jest GPW? Nie wiem. GTW. GTW, nie sorry. Wiem, to jest grupa trzymająca władzę. Trzymająca władzę. Prezes i pan zastępca. Tak, jest prezes, jest zastępca, jest gdzieś tam kierownictwo całe ustalone. A to jest zastępca? Co do personalu, wiesz, żeśmy dokładnie tego Boguś nie ustalili, także... Szykuj się na najgorsze, bo ponieważ zajmowana przez siebie funkcja, no, będzie najgorsza. Nie będzie najgorsza, ale może być wymagająca dla ciebie, ale odpowiednio. Dlatego tak, 28 października spodziewałeś się gdzieś tam nagrania wideo z tego całego naszego... pijackiego spotkania. Pijackiego spotkania, tak. Wracając do gry. Dobra, nie, jeszcze nie wracam do gry. Na razie sobie jadę, tak? Dobra, okej. Na razie tutaj. Na razie mam. Piwo mi się skończyło. Że koledzy się skończyło piwo. Nie mam popychacza. Na pewno jest tam gdzieś tam problem. Popychacz się skończył. Popychasz do czego? W jaki sposób piwo jest popychać? To powiem inaczej, złoty napój. O właśnie, tak jest. I popychać. I teraz w ciągu tego odcinka, czyli jakieś pół godziny, Cycu się odwodni, bo nie będzie miał popychacza. Bo... No właśnie. Czyli kto teraz zadba naszego kolegę? No, będzie musiał sam o siebie zadbać. Chyba tak. Lokalizuj jakieś dodatkowe... FUCK! Dodatkowe procenty. I po prostu... Żebyś nam tu, że tak powiem, nie uschnął. O, chyba nie, chyba nie. No. Totalna kompromitacja.
kompromitacja, ale no czyja? Przecież nie moja, tak? No. Moja Boże. Nie, gorzej ze mną. Słuchaj, no nie tacy się tu udziela, ale nie taki żeśmy ogarniali, nie? Tak powiem. Idę słuchać muzyki dalej. O tyle z zagłoszeń, wróćmy do gry. Co mi przyniosło ostatnio zakurecyjna gra, to że zdobyłem pół minuty przewagi. Nie wiem jak to się stało. To było dokładnie dwa odcinki wcześniej. Także gdzieś tam w tym razie nam nie szło, a pod koniec się okazało, że na jednym po prostu stage'u można zrobić pół minuty przewagi. Lekki bulwers poszedł, no ale dobra. Żeśmy. Czyli już koniec odcinka, no dobra. To mnie zaliczę do udanych. Będzie lepiej w następnym. Auta nie rozwaliłem, także Bogu ściśnij. O. No dobra. Jestem z powrotem i teraz ja będę grał. Jak to się mówi? Będę. Muszę sobie tak zrobić. I co do tego komentarza, co ostatnio widziałem, słyszałem nawet, że panowie, przygotujcie się na to, że kurde picie to jest picie, a nie kurde picie kurde dwóch piw i jest najebanym, kurde, jak to człowiek mówi. Nie? No. Co ty tam gadasz? Co ty tam też? Przygotujcie się na to, że wątroba wasza będzie boleć. Magda napisała, że odpoczywa i prezesowej nie wkurwiamy. A kogo? To co? Magda napisała, że odpoczywa i proszę jej nie wkurwiać. A ja jej nie wkurwiam. Ale to Magda? Gesslerowa? Co? Gessler? Gessler? Nie, Madi. A Madi? Ja w ogóle... Bo mam ją pierdolić w palet i nie jestem. A to nie, to ja tam nie piszę w ogóle. Ale, ale w palet mnie komar ugryzł, co mam zrobić? O matko boska. I co teraz? Teraz pędzi mnie. No to musisz podrapać to. Drapię. To lepiej nie drap. Pędzi jeszcze bardziej. Nie, ja nie wiem. Tutaj jest mało komara. Dobra, że... Ups. Poszkodziłem troszkę pomoku. Dobra, bierzmy się już do roboty troszeczkę, bo to trochę tutaj... Rozjebałeś cały przód. Nic nie rozjebałem. Nie! No nic nie rozjebałem, jedzie, kurde, jestem na pierwszym miejscu. Na przykład. Zobacz. To na pierwszym miejscu. I co? O, Jezu! Bierzmy się do roboty. Jump.
Tak tutaj Rupię mówił, że 28 października będzie wielkie wydarzenie. Bardzo wielkie wydarzenie. Wieża prezes. Rishpura. I będzie rządził. Będzie próbował rządzić, nie? Ej, kurwa! Będzie próbował rządzić, a no, zobaczymy. Ale będzie wielki prezes. To będzie nagrywane po prostu na, też na YouTube'a. Będzie też stream, będzie normalnie ten. Kamerka, będzie wszystko, będzie przywitanie. Chciałem powiedzieć, że odpaliłem PlayStation 4 i... I? Nie, będę grał w grę. A jaką? Pro Evolution Soccer 2017 demo. Aha. Nagraj na YouTube'a. Nie. Nagraj. A po co? A tak. A i tyle nie ogląda nawet. No ale będę mógł oglądać. A przestań. A skąd wiesz? A po co termozjadą nagrywać? No ale zawsze można nagrać coś. A przestań. Jest i pierwszy. Przestań takie rzeczy opowiadać. Dopadnie. Ale 65 sekund, sekund. No niestety. Dużo nie ma spraw. Halo, halo. Trochę niektórzy mogą ubolewać nad tym, że... Że? Nasza seria WRC jest, jest nagrywana jedną wielką porażką. Pijacki ten materiał. Tak, że materiał jest mocno zalkoholizowany. Dużo procentów ma. Ma dużo procentów i gdzieś ta rozgrywka się gubi. Gdzieś ta percepcja jest nieodpowiednia. Ale poniekąd, no, gdy dwóch kolegów się spotyka, widzą się raz na jakiś czas, no to gdzieś ten alkohol jest obecny. Nie wiem, co do mnie mówisz w ogóle. Co ja do ciebie mówię? Mówię do ciebie, że jak do mnie tutaj przyjedziecie wszyscy razem, nie wiem. Tak? Teraz rozumiem. No to będzie się działo, nie? Dobra. Wracając bardzo do dobrze. Wyścigu. Trzeba coś zaszczepić. Dobrze powiedziane. No, do odrabiać trafy. Przywitamy cię nie tym przysłowiowym chlebem nie, i solą. Nie. To nie będzie chleb i sól. To będzie raczej coś innego. To będzie flaszka i kurde. Flaszka i kola. Tak jest. Flaszka i kola, dobrze. Jeszcze Polska może być Fanta. Dlatego gdzieś tam na pewno Olfa. Materiał z całego tego wydarzenia zostanie nagrany, nie wiem przez kogo. Ze mnie. Przez ciebie, tak. Ja przepraszam, przez moją dziewczynę. No. Ja nie będę w stanie. Nie będziesz w stanie utrzymać trzech oku. Co jest? Raz, że mikrofon, kamera, tu, oświetlenie, no normalnie no jest trochę tego i weź to ogarnij, nie? Weź tu zachowaj powagę, ja cię widzę. Boguś, czy my mamy 2 sekundy do odrobienia, czy mi się wydawało po twoim ostatnim przyjeździe? No, dobrze mówisz. Jakieś sekunda 96. Zastanawiałby nos.
wyjechali. Hello. Rajd poszedł do bani. Nie wiem, jak chcą wyjechać. Hello. O mocy duszę się, kurwa. No, ty się dusisz, a ja tu już zawaliłem cały raj. Waź też jest taki. O, fuck. No dobra, zrobimy. Przecież kurzio, mamy taką przewagę. To, że co to dla nas? 15 miejsce w rajdzie, hello. Dobra. Dobra. Gdzie jedziesz prosto? Aha, no spoko. No nie, no spoko. Ja tak patrzę, gdzie tam było dwa skręt w lewo. Ale patrz, odrobiłem prawie sekundę. Nie, no nie, no nie wiem. Nie układa nam się w tym razie, w każdym razie, mówiąc krótko. Ale zróbmy coś, żeby było inaczej. 14. No strata i tak jest niezłożona. Co ja zrobię, że ja na splicie zrobię 3 sekundy, jak to jest nic. Mówię, że za dużo samochodu nie rozwaliłem. Jak nic, 20 sekund. Ach, pierwsza dziesiątka, może. Co odrobiłem? Patrz. Co ja odrobiłem w ogóle? 20 sekund odrobiły, ty. W dwóch splitach. To jest WRC4 właśnie. To jest WRC4. WRC4, że... Można wszystko dorobić w ostatnim odcinku. No dobra, no to próbujemy. Right four into left four.
right 3. 60. Left 3. Cut. Into right 3. Right 2. Don't cut. Then hairpin left. Don't cut. 40. Right 2. Cut. Into left 3 and right left chicane. Dwie sekundy mamy co do. Then hairpin right. 80, left 2. 60, left 5, into right 6. 150. No pani pierwszy. And 40, into hairpin right. Then left 2. Jak tam PS? A, 0-0. Jak ci się podoba? Znaczy się, jakby zaimplementowali ten system symulacji z PS-a do FIFA, no to mamy idealną piłkę, nie? No. Natomiast no, graficznie bardzo fajny, nie powiem. No. Bo graficznie jest fajny. Ten system symulacji jest bardzo fajny. Mhm. No ale brakuje tych licencji, nie? I to jest taki też dosyć duży minus moim zdaniem, nie? Aha. No bo niestety nie ma licencji, nie? No nie ma. Nie na wszystko znaczy się. To brakuje to dużo, po... dużo brakuje, nie? Licencji. No i to było od początku PS-a, który no. Bardzo dobry. Była jest, jest dużo trudniejsza ta piłka niż FIFA na pewno, nie? No że ale... mówię, no... No mów. Brak licencji w XXI wieku, no to jest porażka, nie? No to jest duża porażka, to jest największa porażka jest możliwe. W grach, których nie ma licencji w ogóle ani nic, to jest na przykład o tych sportowych, jak się mówi. Ja nie mówię o tam no, normalnych grach, no, na przykład sportowych. Tak jest. To jest największa porażka jest możliwe. Tylko że wiecie o tym, że gry, które nawet wychodzą teraz, nawet są licencje, a w nie się nie da grać. No niestety, no już to mamy takie gry jak WRC. No weźmy WRC 5 czy 6, nie wiem, 6 na jeszcze nie graliśmy. Ale 5 ja już grałem i była największą porażką, jaka była możliwa. Ładnie. Teraz oddaję. Rupię, no. Idę się wylać. Nadrobiłem. O, ładnie nadrobiłeś. Co się dzieje, co się dzieje? Dobra. Byle tego nie skrzanić. Volkswagen górą. Aha. Dobra, naprawimy teraz autko, mam nadzieję. Wszystko. No właśnie, no prawie. Pod karoserią. Jeden... Najdłuższy. Jeden z najdłuższych, najbardziej skomplikowanych odcinków przede mną. Można zyskać pół minuty, można stracić pół minuty. Ale okej. Nie będę przeginał. Witam cię Cycu z powrotem. Słyszę, że wszedłeś, także brak kontaktu z... Brak licencji? Jakiej licencji? Brak licencji na składy. Szkoda o PS-ie. No to jest, jest. To jest bolączka. Znaczy, stare PS ratowało to, że był, była możliwość edytowania tego wszystkiego, tak? Zarówno nas klubów, nas zawodników i gdzieś tam, kto by się w to bawił, tak? Ja pamiętam ten, gazetki ten. PS i testy były normalnie podawane, wszystko, żeby jak wpisać, co wpisać. I ten, no, to właśnie tak irytujące, nie?
Jeżeli jedna gra wykupi od FIFA Pro licencję, no to... Bo... No to druga te licencje nie dostanie, tak? No. Symulacyjnie PS to jest mistrzostwo, naprawdę. I graficznie też ładnie wygląda, tylko że... No, tak. Brak tych licencji sprawia, że po prostu ta gra, no... leży trochę, nie? Tak, tu masz rację, bo to gdzieś tam... te 50% do grywalności na pewno fuck odejmuje. I co, znowu mam kurwa stracić ten? No dobra. Przepraszam. A tak dobrze szło. Okay. No ja zawsze... te wcześniejsze PES-y zawsze sobie edytowałem i zespoły, i nazwy zawodników, nie? Wiesz, tam można ściągać, te ligi można ściągać i by tam zna tak to jest zrobić. Tak jak mówisz, właśnie na wersje właśnie facetowe pewnie są jakieś patche, które tam modyfikują wszystko. Ludzie tam PES-ie była w ogóle dodana cała Liga Polska z tego co... Całe ligi robią, no nie? Całe ligi robią, nie? Duże, no... Tak, tu mi się tam powiedzie. No ale no, tak jak mówię, no tak samo jak masz grę wyścigową, no to cała bolączka polega na tym, że liczy się fizyka. Fizyka, grywa model, no tam nie model jazdy, ale no sterowanie, to wszystko, no to się liczy, co nie? Podaje grywalność tak, że, bo to jest bądź symulacja PS, FIFA i tak dalej, nie? Za piłki może w tym przypadku. Wow, za grubo. O kurwa co? Pierdziele, ale potrafię mu zaskoczyć. Wiedzą gdzie co łapkę zostawić. Keep left, trzymaj lewą, a tą głaz, no i spokojnie. Słuchaj pilota. Dobra, mam nadzieję, że na plus ten odcinek. Raczej, jakieś tam 2 sekundy urwałem do przodu. O, nawet więcej. Jeśli chodzi o tych licencjowanych gier, ja wam powiem tak, jedną rzecz. Teraz wam dam bardzo fajny, prosty przykład. Patrzcie sobie na WRC 5, WRC 4, tak jak teraz macie. Macie tych znanych zawodników, tak? Macie Sebastiana Leba, macie Lepale, macie Odzira, tak? Volkswagenie. A popatrzcie sobie grę na przykład Dirt Rally. Gdzie tam tylko są, na przykład Odzir jest tylko pokazany tylko na z boku jak jedziesz samochodem. Tam też nie masz licencjowanych zawodników. I to jest prosty przykład. A Dirt Rally jest bardziej lepszą grą niż ta, nie? A jest. No. To jest prosty taki właśnie przykład, nie? To... Co daje licencja? Licencja prawie można powiedzieć, że nic nie daje. To, że FIFA teraz ogarnęła taką motywację, jaką ma teraz po prostu do PS-a. No ale to jest... Może być, że w tym roku PS wygra z FIFA. O, tak mogę powiedzieć. Z każdą jedną z grą. Dobra, panowie, wy tu sobie nagrywajcie, no. A ja idę spać powoli. Dobrze. To życzymy
życzymy ci miłych snów. Jeszcze sobie zostanę jeszcze na streamie chwilę. Dobrze. A wy się tam bawcie tak. Tak jest. Trzymaj się. O, Jezu. Ale zrąbałem teraz. Zjebałem, proszę pana. Co jest dzisiaj? Bo ten ręczny trochę tak chujowo działa, wiesz? Bo on przy prędkości powinien zarzucić, a on w ogóle nie zarzuca przy prędkości, tylko przy tym, przy hamulcu. Co mam teraz zrobić? Uda nam się pierwszy zająć? Nie. Oby! Chwila prawdy. To będzie chwila prawdy. Będzie. Jedyne to, że za Power Station to kurwa. No. Tak. No ale udało nam się.
wygrać. Right? Jesteśmy na pierwszym miejscu. Jakby to się mówi. Na pierwszym miejscu rajdu Grecji. Okay. Dwie polówki i jeden Citroen. No dobra. Szybki skip. Czekamy na kolejny rajd. Okej. My będziemy się z wami żegnać. Tytuł już się wcześniej pożegnał, ale my i tak za niego pożegnamy się. Więc to był kolejny odcinek serii WRC 4 na PC-ta. Ze mną zagrał Ruki, który my to przechodzimy we dwóch. Gościnnie wystąpił Cycu. Więc my się z wami żegnamy. Pa, pa. No, na razie. Do następnego.